Witam Was, tutaj Ci Rafał 3 i zapraszam Was do przeglądu premier minionego tygodnia oraz do przeglądu premier na najbliższy miesiąc, czyli październik. Z premier minionego tygodnia mamy Dead or Alive 5. Jest to piąta część serii Dead or Alive, przynosi ponad 20 grywalnych wojowników, nie zapominając o żadnej z najbardziej rozpoznawalnych postaci. W grze znajduje się Ryu Hayabusa, znany z Ninja Gaiden, piękne wojowniczki Ninja Kasumi oraz Ayane, zapaśniczka Tina, szalony Zack, a także kilkoro debiutantów. Oczywiście w tym tytule nie może też zabraknąć słynnej fizyki piersi wojowniczek. Autorzy przygotowali kilkanaście trybów rozgrywki, nie zapominając o pojedynkach sieciowych. W trybie dla jednego gracza przygotowano również tryb z elementami fabuły oraz końcowego bossa. Każda z postaci posiada kilka do kilkunastu strojów do odblokowania, dzięki czemu nawet samotnicy będą w stanie docenić produkcję Team Ninja. Następną taką premierą jest PES 2013. Pro Evolution Soccer 2013 to symulator piłki nożnej skierowany do fanów tego sportu. Przygotowała go firma Konami, która stworzyła i wydaje markę Pro Evolution Soccer. Twarzą serii w tej odsłonie pozostaje znany zawodnik Cristiano Ronaldo. Tym razem skupiono się na trzech filarach rozgrywki: systemach PES Full Control, Player ID oraz Protective Eye. Pierwszy z nich daje graczowi większą kontrolę nad piłką oraz zagraniami. Teraz możemy przyjmować ją na nowe sposoby i podawać oraz strzelać dokładnie tak jak chcemy, dobierając wysokość i siłę uderzenia. Zmodyfikowano także prędkość i działanie driblingu oraz zachowanie bramkarza. Moduł Player ID odpowiada za indywidualne cechy poszczególnych piłkarzy. Chodziło o zachowanie ich stylu, charakterystycznych zagrań i preferencji. W kwestii sztucznej inteligencji, czyli Proactive Eye, starano się zbalansować poziom trudności, zwiększyć znaczenie taktycznych zagrań i podrasować zachowanie goalkeeperów. Kolejną premierą jest FIFA 2013, czyli konkurent PES-a. FIFA 13 to kolejna odsłona najpopularniejszego symulatora piłki nożnej, tworzona przez kanadyjskie studio EA Sports. Podobnie jak poprzednie odsłony, również i ta doczekała się wielu istotnych usprawnień wpływających na mechanikę rozgrywki. Sporo zmian przypadło w udziale silnikowi fizycznemu o nazwie Player Impact Engine, zaimplementowano po raz pierwszy w FIFA 12. Twórcy znacznie usprawnili grę obrońców na małej przestrzeni i poprawili pracę rąk podczas boiskowych przepychanek, dzięki czemu udało się wyeliminować graficzne przekłamania z tym związane. Spore zmiany zaszły również w zakresie kontroli nad piłką. Tym razem położono znacznie większy nacisk na przyjęcie w futbolówki. Na ten proces od teraz ma wpływ wiele nowych czynników, m.in. napór obrońców, warunki atmosferyczne czy umiejętności techniczne zawodnika. Dodatkowo autorzy wprowadzili szereg nowych zagrań pozwalających na rozegranie akcji z pierwszej piłki. Moduł Attacking Intelligence przynosi spore zmiany w grze ofensywnej. Większy nacisk został położony na wykorzystanie wolnego pola, zwłaszcza skrzydeł boiska, dzięki czemu zwiększyła się liczba dostępnych wariantów rozegrania akcji. W FIFA 13 znajdziemy zupełnie nowy tryb rozrywki, Skill Games, w którym gracze mogą przetestować swoje umiejętności w kilkudziesięciu różnorodnych wyzwaniach sprawdzających precyzję i celność naszych zagrań. Nastąpiła także spore zmiany w trybie kariery. Z myślą o fanach konsol powstał Angry Birds Trilogy. Angry Birds Trilogy to przygotowane z myślą o konsolach stacjonarnych kompilacja trzech części Angry Birds, czyli opracowanej przez studio Rovio serii, która wcześniej zdobyła sympatię setek milionów graczy korzystających z urządzeń mobilnych. W skład zestawu chodzi Angry Birds Classic, Angry Birds Season i Angry Birds Rio. Nadchodzące premiery w październiku. To w październiku czeka nas kilka premier na Kinecta, między innymi będą to Harry Potter for Kinect, czyli gra zręcznościowa, którą stworzono z myślą o kontrolerze ruchu Kinect. Tytuł powstał na podstawie filmowej i książkowej licencji i licencji przebojowej serii Harry Potter. Jego producentem jest brytyjskie studio Eurocom, znane dobrze dzięki grom GoldenEye 007, Reloaded oraz Dead Space Extraction. Kolejną taką premierą na Kinecta będzie Dragon Ball Z for Kinect.
jest kolejną po okienek Star Wars próbą popularyzacji innowacyjnego kontrolera do konsoli Xbox 360 wśród bardziej wymagających graczy. Następną premierą będzie Just Dance 4, która jest już czwartą częścią bardzo popularnej serii gier tanecznych, która narodziła się w 2009 roku na konsoli Wii. Oraz Dance Central 3, trzecia część muzyczno-tanecznej serii na Kinecta, za którą odpowiada studio Harmonix Music Systems. Deweloper jest znany z wielu udanych gier, np. Amplitude, Karaoke Revolution, Guitar Hero, czy choćby Rock Band. Z premier na PC czeka nas Assassin's Creed 3, czyli piąta odsłona kultowego cyklu firmy Ubisoft. Gra nosi numer 3, ponieważ stanowi trzeci rozdział zakrojonej na szeroką skalę opowieści. Jej głównym bohaterem jest trzeci z przodków Desmonda Millesa. Tym razem wcielamy się w Metisa imieniem Connor, a akcja toczy się w Ameryce Północnej w latach 1753-1783. Chłopak jest owocem miłości Indianki i Brytyjczyka. Właściwa fabuła zaczyna się od konfliktu między Indianami a kolonistami, w wyniku którego wioska Connora zostaje zniszczona, a on sam poprzysięga poświęcić swoje życie w zwalczaniu tyranii i poszukiwaniu sprawiedliwości. W scenariusz wplątane zostały takie wydarzenia, jak m.in. oblężenie Bostonu przez małą armię George'a Washingtona, wielki pożar Nowego Jorku czy nocny rajd Paula Rivera. No, kolejną taką premierą na PC-ta jest długo wyczekiwany Medal of Honor Warfighter. Jest to gra FPS stanowiąca kontynuację w 2010 roku restartu tej klasycznej już marki. Akcja ponownie została osadzona we współczesnych realiach, a za pół produkcji całości odpowiada również to samo studio, czyli Danger Close. Bohaterami gry są komendosi znane z poprzedniej części serii. Jednak główną postacią, wokół której kręci się cała historia, jest Preacher, w polskiej wersji znany jako Klecha. Osią konfliktu jest PET-N, niebezpieczna substancja wykorzystywana przez terrorystów do prowadzenia skomplikowanych ataków. Wszystkie scenariusze zawarte w kampanii dla pojedynczego zostały oparte na rzeczywistych wydarzeniach w przeszłości. W trakcie zabawy odwiedzamy m.in. Somalię, Jemen, Bośnię oraz Filipiny. Następną grą, na którą dużo osób czekało, jest XCOM Enemy Unknown. To gra strategiczna stworzona przez doświadczone studio Firaxis. Stanowi ona jednocześnie wznowienie kultowej serii zapoczątkowanej przez wydanie w 1994 roku UFO Enemy Unknown. Pod względem fabuły gra nie stanowi bezpośredniej kontynuacji oryginalnej trylogii z lat 90. Zamiast tego na nowo opowiada historię pierwszego konfliktu ludzkości z agresywną cywilizacją obcych, która postanowiła skolonizować naszą planetę. W celu poradzenia sobie z pozaziemskim zagrożeniem powołana zostaje organizacja Extraterrestrial Combat Unit, w skrócie XCOM. Jej zadaniem jest nie tylko odparcie inwazji kosmitów, ale również odkrycie sekretów ich technologii. Gracz wciela się w główną dowodzącego organizacją. Ostatnią już premierą, według mnie wartą zagrania, jest Dishonored. Jest to innowacyjna mieszanka typowego FPS-a i skradanki, w której ogromną rolę odgrywają wybory graczy wpływające na przebiegi rozgrywki i otoczenia bohatera. Fikcyjny świat gry, który zwiedzamy w czasie naszych przygód, czerpie ze steampunkowej i XIX-wiecznej estetyki. Tak więc dziękuję. To by było tyle z nadchodzących premier i z tych, które były w tym tygodniu. Cześć!